Witam serdecznie, z tej strony Yoshihito Menela Osze. Generalnie jest po 21:37, ja postanowiłem odświeżyć ten kanał i grać na nim na masakrze i wrzucać wam codziennie odcinki, więc koniecznie subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem oraz zostawcie łapę w górę, jeśli chcecie powrót Daily Kwadratowej Masakry, który będzie oczywiście na tym kanale. Generalnie na serwerze nie było mnie mniej więcej od 5 dni, więc mam nadzieję, że mój dom da... Lej ist... Co? Dlaczego mam tyle pieniędzy? Generalnie na kwadratowej nie było mnie mniej więcej... Generalnie na kwadratowej nie było mnie mniej więcej właśnie 5 dni. Więc mam nadzieję, że nie odpieprzyło się nic złego z moim chatą. Wielu z was zapyta się mnie, dlaczego nie wchodziłem akurat na gierkę, dlaczego totalnie nie chciało mi się grać i dlaczego wyglądam jak Menel i dlaczego tutaj na tym kanale teraz będę chciał publikować kwadratową masakrę. Na to wszystko odpowiemy sobie w dzisiejszym wspaniałym materiale, który mam nadzieję, że już zalajkowaliście i zasubskrybowaliście ten mój wspaniały kanał. Wiecie co, ja założę może kaptur, żeby ukryć swoje złe oblicze, chociaż wyglądam teraz jak jeszcze większy dzban. Dobra, może to zdejmę. Generalnie tak, mamy tutaj skrzyżeczkę na samym starcie. Wesołych świąt od czekoladowego zajączka. Wow, w takim razie widzę, że dostaliśmy... Jezus Maria, złe rzeczy się tutaj już dzieją na serwerze. Generalnie widzę, że dostaliśmy jajko czekoladowego do statku i dostaliśmy siry przeczyszczający czek do statku. Środek przeczyszczający czekoladowego do statku chyba? Nie wiem, ale obstawiam, że skoro czekoladowe, to dostaliśmy to od czekoleta. Proszę bardzo, co jest pod moim domem? Co jest pod moim... Co jest pod moim domem? Przepraszam bardzo. Teren Nexa, a dobra, teren Nexa, okej, dobra, to jestem w stanie zrozumieć, przyjacielu. Super, super zabawa. Generalnie... Okej, dobra, generalnie kwestia jest taka, moi drodzy. Zbudowali mi mur pod domem, pod moim własnym domem został zbudowany pieprzony mur. Ponadto zostały ukradzione moje wszystkie pieprzone zwierzęta. Generalnie tak, okazuje się, że moich pieprzonych owiec również nie ma. Możliwe, że przez to, że były po prostu pieprzone. Aczkolwiek, moi drodzy, generalnie w tym momencie, jak patrzę na to, co ja tutaj mam, to mam ból dupy. Naprawdę mam pieprzony ból dupy. Boli mnie moja dupa. I nie dlatego, że przez te ostatnie dni ktoś robił mi coś z tą dupą. Po prostu boli mnie dupa ze względu na to, że... Nie, no dobra, tutaj okej, okay, za to wybaczam. Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, kto to zrobił. Ale jesteś wspaniałym człowiekiem. Jesteś wspaniałym człowiekiem. Widzę, że ktoś oczywiście zebrał mi plony. Aczkolwiek no nie miał zamiaru ich najzwyczajniej w świecie podnieść. Super! Naprawdę świetnie. Słuchajcie, pora wziąć sprawy w swoje ręce. Dzisiaj robimy dochodzenie. Generalnie tak, zapytacie się mnie, dlaczego w tym momencie, Filipku, nie leci to na twój główny kanał. Ze względu na to, moi drodzy, że teraz na moim głównym kanale najzwyczajniej w świecie pojawiają się bardziej treści lifestyle'owe i tego typu. Po prostu wróciłem do starego kontentu. Nie graliśmy sobie zbytnio w gry, tylko najzwyczajniej w świecie robiliśmy dużo rzeczy wokół gier. Więc tak naprawdę teraz na głównym kanale chcę po prostu robić tego typu rzeczy. Szczególnie, że jest pieprzona kwarantanna, a mi się naprawdę nudzi. I serio, siedzenie ciągle w domu, moi drodzy, i granie w gierki to jednak nie jest dla mnie na tyle dobra rozrywka, bo po prostu w pewnym momencie zaczynam dostawać pierdolca. Naprawdę, naprawdę, naprawdę powoli dostaję, nie wiem jak to nazwać, ale no straszna choroba, naprawdę, straszna choroba. Nie, słuchajcie, powiem tak, miałem tu jeszcze krowy pochowane, co nie? O, słuchajcie, tych krów, te krowy nie zostały uprowadzone. Widzę, że osoba, która wpieprzyła mi się do domu i zrobiła tak paskudną rzecz, nie wzięła tych krówek stąd. Ja naprawdę bardzo się cieszę, że masz na tyle serca, frajerze, który mi to zrobiłeś. To zrobił, ale mam nadzieję, że spłonie w czeluściach piekła. Chociaż w sumie tutaj nie ma piekła, więc mam nadzieję, że spadnie do wojdu. Tak, to jest moje życzenie. Jeśli byłby 6 grudnia, to bym powiedział: Święty Mikołaju, uracz mnie wrzuceniem kogoś do wojdu. Generalnie tak. Biznes mi zbankrutował i nic nie zarabiał przez ten czas. Ja, osoba, która ma 200 IQ, wy mówicie, że graf jest inteligentny. Bo jest. Ale ja też nie jestem debil. Znaczy jestem, ale nie taki jak myślicie. Tutaj był biznes. Tu był pieprzony biznes, który mógł naprawdę zarabiać grube siano.
momencie, kiedy mnie nie było, ale niestety ktoś wziął, wszedł i najzwyczajniej się cię zabił mi wszystkie krowy. Albo po prostu, nie wiem, uprowadził je, cokolwiek. Mi się wydaje, że gdzieś te krowy zostały uprowadzone. W takim razie, słuchajcie, poszukamy sobie na logbloku. Nie, to już dawno temu. Poszukamy sobie, słuchajcie, na logbloku w takim razie, co ktoś mógł mi tutaj zrobić. Stop. Dzisiaj jest 15. Ostatnia osoba, która niszczyła tutaj rzeczy, to był Noirak. Oj, drodzy, na tym się to nie skończy oczywiście. Ja nie będę się z tym człowiekiem bił. Ja mu atencji nie będę dawał, bo to nie o to chodzi, żeby mu dawać atencję. Słuchajcie, prawdziwa, mądra, inteligentna osoba, czyli ja, ma plan i ten plan na pewno zrealizuje. Aczkolwiek nie dzisiaj, bo nie ma sensu, moi drodzy, wchodzić na ścieżkę wojenną. Szczególnie teraz, gdy jest już po świętach i gdy tak naprawdę powinniśmy się kochać, powinniśmy się szanować i tak dalej. No najwidoczniej niektórzy nie potrafili uszanować mnie, no ale niestety taki to już w życiu bywa. Jeśli chodzi o naszego parkoura, zobaczmy w takim razie, kto ostatni do niego wchodził, bo no niestety, ale przez te ostatnie dni nie mogłem, że tak powiem, urozmaicać go, dlatego cyk, zobaczmy. I widzę, że parkour był grany ostatnio przez Grafa. 5 dni temu. Mój każdy biznes obumarł w tym momencie, moi drodzy. Każdy mój pieprzony biznes w tym momencie się obsrał. W tym momencie każdy mój biznes się zesrał. Tak samo jak mój sklep, który jest naprzeciwko domku SKKF-a. W sensie naprzeciwko sklepu SKKF-a. Obsrał się tylko i wyłącznie dlatego, bo w tym momencie nie mam, uwaga, mojej farmy owieczek. Generalnie to mam podłączoną lustrzankę do OBS-a i problem jest taki, że mi ją laguje za chwilę. Więc pozwólcie, że ją po prostu wyłączę na chwilę i sobie normalnie będę tutaj gadał. Generalnie jak ostatnio tutaj byłem na serwerze, to był sklep u Sitka. Jakby i tyle. I tego nie było. I w sumie tutaj u mnie się na przykład nic nie zmieniło, bo nie miałem chęci po prostu, żeby wchodzić. Więc ja się przyznaję, że nie miałem chęci wchodzić i że miałem to totalnie w dupie. Ale nie zmienia to faktu, że tu się cholernie zmieniło. Dosłownie tutaj się zrobiła jakaś, nie wiem, aleja handlu? Naprawdę? I jestem w totalnym szoku. Jestem w totalnym szoku, że tak się wszystko tutaj pozmieniało. Podoba mi się to, bo wygląda to dosyć ładnie. Te niektóre budynki są duże, nie wiem co to jest, ale wygląda jak potężny kutas. Nieistotne. Tak czy siak, co to jest za papug Jawor? Okej. Okay. Generalnie też słyszałem, że dużo osób było ofiarami nieśmiesznych pranków, jak chociażby Jawor, którego dom został odkoblowany przez lisów. I jakby dla mnie ten prank to totalne gówno, nieśmieszny i w ogóle bez sensu. I te góra w ogóle to wygląda źle i ja nie pozwalam na coś takiego, bo to jest obok mojej posesji. Tak się nie powinno robić, więc nie jestem zwolennikiem tego typu rzeczy. Nie wiem co to jest. Chłopaki tutaj coś budują. Zobaczmy w takim razie, czyje to jest. To jest Nitashiego. Czy oni robią jakiegoś pranka? Nie wiem co oni robią, ale nie podoba mi się to. Cześć, Nexa. Dzięki, Nexa, ale mam jedzenie. Nie musisz mnie dokarmiać, przyjacielu. Super jesteś, ale nie trzeba. Nie trzeba mnie dokarmiać. Więc moi drodzy, w takim razie zmieniło się tylko i wyłącznie to, że zostałem okradziony dosłownie ze... O właśnie. Skrzynie. Pieprzone skrzynie. Czy w skrzyniach zginęły mi rzeczy? Zobaczmy w takim razie. Są. Okej, wszystko jest. Dobra, czyli generalnie nie zostałem okradziony, jeśli chodzi o skrzynki. Zostałem tylko okradziony, znaczy tylko. Zostałem, moi drodzy, wyruchany w dupę. Ze względu na to, że moje firmy zostały zniszczone w tym momencie. Aha!
super, super jesteście panowie. Jeśli to oglądacie, pamiętajcie, żeby się nie zmieniać. No i cóż, moi drodzy, subskrybujcie ten kanał ze względu na to, że teraz tutaj tylko i wyłącznie będzie kwadratowa masakra. Serio, na głównym kanale będziecie mogli znaleźć naprawdę mega kozackie rzeczy. Ostatnio nagraliśmy chociażby, jak zrzucamy Mr. Boxy z dachu, więc polecam serdecznie się zapoznać z tym materiałem. Subskrybujcie koniecznie z dzwonkiem i widzimy się już jutro. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. A właśnie, i discord.gg/yoshi, najlepszy Discord w Polsce. Pamiętajcie, że za siedzenie w ogóle teraz i rozmawianie z ludźmi dostajecie siurkoiny, za które to możecie chociażby sobie kupić PlayStation 4 albo Xboxa One, albo Minecrafta Premium, co możesz kupić nawet. Czaisz, gościu?